Halo kochani, witam was w nowym vlogu, już nie vlogmasie, pierwszy vlog po świętach, no bo dzisiaj już normalny dzień roboczy. Dzisiaj mamy co? Wtorek. Po tych świętach weekendowych tak nie wiem jaki jest dzień. My już w drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się po hot dogi, bo jesteśmy po śniadaniu, ale takim późnym i w sumie już jest która? 14.30, no to wyjechaliśmy o 13.00? Mhm. Coś takiego, więc hot dog i kawa. Jedzonko na wynos oczywiście mamy, więc będziemy jeść na miejscu, ale duża flat white się przyda. Hot dog też, żebyśmy nie podjadali w McDonaldzie, to wiecie, tylko hot dog. I wracamy. Zapakowane siaty i tutaj i w bagażniku, ale jeszcze nie jest tak źle. Mogło być tego więcej. Puzzle ułożone, zwinięte w rulon. Także bierzemy kawkę i jedziemy. Ja zjem jeszcze. I słuchajcie, trochę szkoda, że te święta tak szybko minęły, ale w sumie dawno nie miałam takich świąt, żeby było aż tak spokojnie. Bo my zawsze gdzieś tu w gości czy coś, a tu siedzieliśmy i codziennie jakiś film, jakieś układanie puzzli. Ciągle, niby ciągle coś się działo, ale też nie było takiego wielkiego wychodzenia. Tylko spacer gdzieś do babci, do cioci. Więc naprawdę ja odpoczęłam, bo wstawiłam wam vlogmas z Wigilii, tylko rano przysłałam, a dzień wcześniej go zmontowałam, więc cały pierwszy dzień świąt i cały drugi dzień świąt w ogóle nie dotykałam laptopa, tylko coś wam tam nagrywałam, ale odpoczęłam, więc dzisiaj już zaczynam nagrywać. No, także święta, święta i po świętach. Wracamy do domku. Szukasz pilocika już? Czekaj. Ja mogę znaleźć. Nie, no ja wiem gdzie on jest. No dobra, słuchajcie, to bez zbędnego gadania. Jedziemy. Ja odezwę się do was już pewnie na miejscu. My sobie jeszcze może dzisiaj wieczorem zrobimy taki świąteczny wieczór. I jeszcze kilka świątecznych filmów w tym roku nie zostało odhaczonych, więc myślę, że do Sylwestra to jeszcze można. Także dzisiaj na pewno jakieś włączymy. No i ja chciałabym wam wstawić może jeszcze wieczorem ten ostatni vlogmas właśnie z pierwszego i drugiego dnia świąt. Chyba nie wyjdzie za długi, ale będzie. Ja jem, bo już tutaj jest zapaszek, a głodna się robię. I usłyszymy się już pewnie w Gdańsku. Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling, but the feeling is all gone. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. No dobrze, słuchajcie, my już jesteśmy w domu i najważniejsze schować pierogi. Mama zrobiła pierogi i one są już, wiecie, zaklejone, ale jeszcze nie ugotowane, tak wiecie, zamrożone wcześniej. Więc mama dała w torebce i dla mnie, i dla siostry dwa opakowania z mięsem, dwa bez, tylko jedna z nas musiała zabrać i przekazać drugiej, bo była jedna torba. Także jak już jechałam, to wzięłam i się podzielimy, ale teraz trzeba je schować do zamrożenia i później można na świeżo ugotować. Ja uwielbiam z mięsem, ale są też z kapustą i grzybami, także ja to wszystko teraz chowam. I powiem wam, że dobrze ta torba zadziałała, bo nic się tutaj za bardzo nie rozmroziło. O, także chowam i będzie jedzone jakoś niedługo. No dobrze kochani, my już rozpakowani. Kuba tutaj układa nowe puzzle, które wyciągnął, w sensie te, które kupiliśmy jesienią, bo tam były trzy wzory. Ja skończyłam montować dla was vlogmas ostatni już ze świąt. Stwierdziłam, że chcę to już skończyć dzisiaj na bieżąco, zwłaszcza, że dojechaliśmy, no nie wiem, która to była chwilę, przed 17:00?
czy jeszcze wcześniej. No w każdym razie jeszcze było dużo dnia, także zmontowałam. Kuba sobie właśnie poukładał puzzle i pooglądał YouTube'a, a teraz bierzemy się za oglądanie filmu Miłość jest wszystkim. I to jest podobno film świąteczny, który był kręcony tutaj w Trójmieście w Gdańsku i to polecała moja siostra. Jest na Playerze, więc stwierdziliśmy, że na zakończenie tych świąt chcemy obejrzeć jeszcze jakiś świąteczny film. Może coś jeszcze wpadnie do Sylwestra, ale wiecie, gdyby nie, to takie domknięcie dzisiaj myślę, że będzie fajne jakimś filmem, którego jeszcze nie widzieliśmy. Także Kuba poszedł się wykąpać, ja muszę dosłownie jeszcze jeden klip dorzucić do ostatniego vlogmasa i wam go zapisać i odpalamy świąteczny film na Playerze i kończymy nasze święta. Ale no jak widzicie, świąteczny klimat jeszcze z nami chwilę zostanie, choinka jest i jeszcze trochę będzie. Dajcie znać, kiedy wy ściągacie choinkę. Ja myślę, że jakoś tak w okolicach 6 stycznia, może troszkę później, zobaczymy, ale też nie będę jakoś długo trzymać, bo jednak no u nas jest już od grudnia, może nie od pierwszego, ale jednak wcześniej, także myślę, że jeszcze trochę postoi i będzie trzeba ją wynieść. Dzień dobry kochani, witam was kolejnego dnia. W ogóle całkowicie zapomniałam w tym roku o tym, że mam ten kubek z Home & You. Także wyciągnęłam gdzieś z tyłu szafki i jeszcze na takie, wiecie, ostatki się załapał. Chociaż w sumie on jest taki zimowy. Ale tak, zrobiłam sobie herbatę i przychodzę do was, bo postanowiłam zrobić naprawdę takie szybkie porządki w szafie. Wyjąć już świąteczne swetry, poukładać część rzeczy, wejść w ten nowy rok z takim też porządkiem w mieszkaniu. I myślę, że styczeń też będzie takim miesiącem, gdzie będę sprzątać gdzieś w miejscach, w których może rzadko zaglądam, albo w jakichś, gdzie nie chce mi się tego na co dzień robić, gdzieś tam może w biurze, w papierach, czy w jakichś innych rzeczach, które po prostu na to czekają. Żeby ten nowy rok, może nie od razu, ale jednak w styczniu rozpocząć z czystą przestrzenią, bo wiecie, czysto to ja tutaj mam tak ogólnie, ale chodzi o te wszystkie szafy, szuflady i miejsca, gdzie tych rzeczy po prostu jest więcej, na przykład w biurze, w kosmetykach będę musiała też posprzątać i chcemy razem z Kubą po prostu tutaj na nowy rok sobie wszystko uporządkować w kuchni, w tych górnych szafkach. Myślę, że też przydałoby się przejrzeć różnego rodzaju pudła, ale tak, dzisiaj jesteśmy przed szafą, no i tak jak mówię, tutaj jakichś wielkich porządków nie będzie, więc nie muszę robić takiego specjalnego, dedykowanego filmiku o sprzątaniu szafy. Być może pojawi się taki, nie wiem, na wiosnę, ale póki co udało mi się utrzymać tutaj porządek. Nie ma tragedii. Oczywiście gdzieś tam na dole są jakieś rzeczy poukładane, ale chciałabym powyjmować troszeczkę tutaj rzeczy w szafie, poukładać, sprawdzić puste wieszaki, pozawieszać coś, co może można zawiesić. No i po prostu to wszystko przejrzeć. Też tutaj stroje do ćwiczeń i inne rzeczy, tutaj swetry. Także bierzemy się, słuchajcie, do roboty. Im szybciej to zrobię, tym lepiej. A wy, jeśli macie coś do zrobienia, no to oczywiście zachęcam i wysyłam wam dawkę motywacji. Wy to oglądacie chyba po nowym roku już, także może będziecie mieć jakąś taką motywację na takie noworoczne porządki. Wydaje mi się, że po nowym roku, na wiosnę i gdzieś właśnie jesień, zima, te przedświąteczne klimaty sprzyjają takim porządkom bardziej generalnym w mieszkaniu. Przynajmniej ja tak zawsze mam, że na początku roku, na wiosnę i właśnie jesień, zima, to wtedy mam ochotę na jakieś takie większe sprzątanie. No dzisiaj, tak jak mówię, nie będzie tego za dużo, ale jednak biorę się tutaj za małą organizację. Poszło naprawdę sprawnie, bo została mi jeszcze herbata i nie jest wcale taka zimna. I też są wolne wieszaki, także to jest zawsze dobry znak. Co prawda parę rzeczy jest jeszcze w praniu, ale myślę, że i tak jest nieźle. Wszystko poukładane, zawiesiłam to, co zdjęłam z prania albo co powinno być zawieszone. Poukładałam sobie tutaj w szufladach, także już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj pozawieszane koszulki, koszule, jakieś bluzy z kapturem i takie zwykłe.
tutaj jakieś swetry jeszcze, kuby rzeczy, tam moja sukienka wisi z boku już pod Sylwestra. Tutaj mam takie pudełko, pojemnik z IKEA, w którym trzymam swoje dresy. Tu są akurat dresy Stronga z krótkimi bluzami bez kaptura i tutaj dłuższe z kapturem. One zajmują sporo miejsca, więc fajnie jest je tak wrzucić w ten organizer i po prostu trzymam to sobie tutaj w szafie i jak chcę, to wyciągam, a nie zajmuje mi miejsca to tutaj. Niżej są właśnie stroje ze Stronga i tutaj wyłożyłam sobie takie swoje ulubione zestawy albo takie, których ostatnio nie nosiłam. Potrzebowałam takiej organizacji, trochę mnie to na pewno zmotywowało do tego, żeby wrócić do ćwiczeń, bo jak wiecie, na grudzień zrobiłam sobie trochę przerwę ze względu na vlogmas, ale w styczniu wracam już do ćwiczeń. Regularnie 2-3 razy w tygodniu mam nadzieję, że uda się ćwiczyć, więc wyjęłam sobie już takie jakby gotowe zestawy z różnych tak naprawdę kolekcji. Tutaj kolekcja modelująca push-up, tutaj leggingsy z kolekcji Freedom Ripped, także różne modele, tutaj nawet mam takie dłuższe, znaczy crop topy, ale z długim rękawem. Stwierdziłam, że już jest na nie pora, więc trzeba je wyciągnąć, ponosić, bo tak to miałam je schowane i tutaj też mam kilka wersji kolorystycznych, także tutaj dłuższe rękawy też sobie wyjęłam, no i czarna klasyka, trochę tego mam, dwa rodzaje staniczków, krótkie spodenki, bajkery, leggingsy, jedne mam nawet na sobie, także czarny u mnie króluje, ale to taka klasyka. No i przychodzę Wam też przy okazji powiedzieć, że jak to oglądacie po nowym roku, to od 2 stycznia ruszyła zimowa wyprzedaż i teraz z moim kodem ALICE promocje sięgają do minus 50%, także jeżeli na coś polowałyście, chciałyście coś sobie kupić, to myślę, że teraz jest dobra okazja. Czy to takie klasyczne zestawy, czy to coś z dłuższym rękawem, albo dresiki. Ja bardzo polecam i zostawiam Wam wszystkie informacje w opisie pod filmem. Jak widzicie, przekrój kolorystyczny jest spory, a to nie wszystko, bo wyjęłam tylko moje ulubione, a resztę mam schowaną tutaj i tutaj też są jakieś inne kolory lub inne modele, bo też czasami jeden kolor jest w różnych modelach, także do wyboru, do koloru, a tutaj tutaj właśnie są pozostałe dresy, czarny krótki i szary z kapturem, bardzo je lubię, ale już się tam nie zmieściły, więc są tu. No i na koniec jeszcze jedna szuflada, tutaj mam taki trochę miszmasz, ale są jeansy, takie mam jeans, bardziej luźne, zwykłe, spódniczki, tutaj mam z kolei sweter, ten Zary, stwierdziłam, że go sobie zostawię, bo on jest taki nie do końca świąteczny, jest coś pomiędzy świątecznym a zimowym. Ten są mi jeszcze jedne dresy i sukienka, więc tak to się mniej więcej prezentuje. No i tutaj takie częściej noszone bluzy czy swetry też się znajdują, także wszystko poukładane, pozawieszane i z takim porządkiem mogę wchodzić w nowy rok. Dajcie znać, czy też ostatnio sprzątałyście szafę. No nie ukrywam, że porządek w szafie zawsze jakoś tak pozytywnie nastraja. Cieszę się, że jest to już zrobione. I to będzie tyle, jeśli chodzi o szafę. Także przyszykowałam sobie już świąteczne swetry do schowania, pościele świąteczne tak samo. Została tylko ta, która jest założona, więc jak ją wypiorę i wyschnie, to po prostu wszystko razem schowam próżniowo i będzie czekało na kolejny rok. Ja lubię tak przed Sylwestrem schować większość tych rzeczy, bo w nowy rok lubię wejść tak z takim powiewem świeżości, nie wiem jak to nazwać. Oczywiście lubię, kiedy choinka jeszcze stoi, ale myślę, że dekoracje dzisiaj też zacznę ściągać, dlatego, że ja nie lubię po prostu wchodzić w nowy rok taka przytłoczona tymi rzeczami. Lubię to w grudniu, ale kiedy grudzień powoli dobiega końca, to lubię sobie wszystko pochować, odświeżyć mieszkanie, posprzątać i tylko ta choinka jest takim elementem, który pozostaje na Sylwestra i początek nowego roku. Dobrze, wszystko spakowane, znoszę na dół, jeszcze bym zapomniała o tym wieńcu. Stwierdziłam, że już go zdejmę i schowam z tamtymi gałązkami i tak dalej. Choinka jednak jeszcze robi roboty tutaj w salonie, więc resztę takich rzeczy można schować. Ale tak, to już by było wszystko, także ja to wynoszę i widzimy się z dekoracjami za rok.
No dobrze, i paznokcie zrobione równo w godzinkę. Piękne, takie neutralne, ale z błyskiem. Skoro już mamy Sylwestra i Nowy Rok, pomyślałam, że jakiś błysk mógłby być. I to jest, słuchajcie, baza, ten sam kolor, co miałam poprzednio na tych śnieżkach, tylko chyba jedna warstwa. Pro Base, Dark Pro Base 21 i to są takie drobinki, po prostu pyłki, pani wiecie, popruszyła, część poukładała i to tak fajnie wyszło, bo gdyby to miał być taki typowy top, to one czasami miały za dużo tych drobinek. Także poszłyśmy w coś takiego. No mi się bardzo podoba i tak jak mówię, w godzinkę. Ja czasami siedziałam w jakiejś innej pani, czy w innym miejscu w ogóle półtorej, dwie godziny, a tutaj dosłownie w godzinę i ostatnio też byłam u tej samej pani i też było bardzo szybko, także ekspresowo, ale dokładnie. Tutaj muszę powiedzieć, że pani Maria jest dokładna. No i tak jak chciałam, pokazałam inspirację z Pinterest, że chciałabym właśnie neutralny kolor, jakieś drobinki, ale też bez przesady, bo myślałyśmy nad folią, ale folia jednak dałaby mocniejszy efekt. Też fajny, ale może następnym razem. Także paznokcie gotowe, świąteczne już zdjęte, ale już tak naprawdę na początku grudnia chyba byłam zapisana na tą wizytę. Na pewno miałam już zapisaną tą na początku grudnia i na koniec. Ja tak co 3 tygodnie się umawiam, nie częściej i tak bym mogła poczekać jeszcze tydzień, ale miałam już umówione, tylko pani dzwoniła, żeby zmienić godzinę na późniejszą, ale tak, muszę sobie teraz umówić kolejną, bo niestety to tak jest, że jak się nie umówicie, to potem nie ma tych wizyt, to znaczy mi się czasami jeszcze uda gdzieś wbić, ale nie ukrywam, że teraz robię tak, że po prostu teraz mam umówioną następną wizytę i po tej, którą odbyłam, umawiam kolejną, żeby mieć zawsze jakieś 2 terminy umówione. Nigdy tak wcześniej nie robiłam, zawsze udawało mi się dostać jakiś termin, ale ostatnio niestety jest z tym coraz ciężej. Owszem, te terminy czasami się zwolnią, jak komuś coś wypadnie, ale jednak ten jeden przynajmniej termin albo 2 do przodu mam umówione, także fajnie, że miałam jeszcze wizytę przed Nowym Rokiem, bo wiecie, mam takie sylwestrowe paznokcie. Nie to, żebyśmy nie wiadomo co w tym roku robili, ale paznokcie są. Ja teraz jadę jeszcze w 1 czy 2 miejsca i wracam do domu, bo chciałabym nagrać dla Was film, który Wy już widzieliście, z takim podsumowaniem roku, trochę to trochę taka wersja tego, co robiłam monthly reset, czyli coś takiego na miesiąc, to z podsumowaniem roku i planami na ten rok, takimi wstępnymi, a po tym vlogu albo jeszcze po kolejnym filmie, nie wiem dokładnie, pojawi się monthly reset, czyli takie plany już konkretniej na styczeń, podsumowanie trochę grudnia, ale sporo osób pytało o te filmy, więc chciałam, żeby było takie, wiecie, trochę podsumowanie roku, planów, może jakichś rzeczy, które chciałabym zrobić w nowym roku, a później będzie takie typowo na styczeń i zobaczymy, może w tym roku będę robić co miesiąc, może co 2, może raz na jakiś czas, zobaczymy, ale podobał Wam się ten film, także możecie się go spodziewać, a ten roczny, tak jak mówię, powinien już być na kanale, także ja nie przedłużam, jadę szybko do sklepu, wracam do domu i siadam do nagrywania, bo właśnie dzisiaj chciałabym nagrać ten film roczny, a jutro skorzystać jeszcze z soboty i nagrać te plany styczniowe. Także ja nie przedłużam, słuchajcie, jadę, odezwę się do Was później.
Dzień dobry, kochani, witam Was w Sylwestra, ostatni dzień tego roku. Ja właśnie przyjechałam na szybko do sklepu, dosłownie na 5 minut weszłam. No, chwilę postałam w kolejce, bo było naprawdę sporo ludzi w Media Expert, ale potrzebowałam tak naprawdę jednej rzeczy i udało się ją zdobyć, a są to wkłady do Instaxa, ale nie wiem jak to jest, cały rok się tego nie używa w Sylwestra, tak? Ale tak, rok temu sobie dużo takich fajnych zdjęć zrobiliśmy i mówię... Sprawdzę, czy na pewno mam wkłady. Ich oczywiście nie znalazłam, ale jestem przekonana, że gdzieś był jeszcze jeden zestaw, ale no nic, trudno. Kupiłam nowe 79 zł za od razu dwa zestawy. Zawsze tak się bardziej opłaca, bo jedno kosztuje chyba 59 albo 50 normalnie. Także ogólnie to zawsze się opłaca kupić ten dwupak. I jeszcze przy okazji skusił mnie Empik. Weszłam na chwilę zobaczyć, czy jest jakiś fajny traveler i patrzyłam 20 miast na weekend, przewodnik po najciekawszych miastach Europy i my dzisiaj albo jutro zobaczymy, mamy sobie robić taką burzę mózgów, kierunków na przyszły rok, czy nawet na kolejne lata, gdzie byśmy chcieli pojechać w ogóle, gdzie w najbliższym czasie, jak to pogodzić, wiecie, moje na przykład kierunki z Kuby kierunkami, bo wiadomo, że też mogą być różne, więc właśnie pomyślałam, że fajnie będzie sobie poprzeglądać takie różne miasta na weekend, może coś stąd nas zainspiruje i wiecie, i wpiszemy sobie na listę kierunków, zachęcam. Może przejrzyjcie, gdzie są tanie bilety. Ja zawsze szukam na Sky'u, zawsze najlepiej na Incognito i szukam po prostu z Gdańska. Jeżeli nie ma z Gdańska, to z Warszawy, z Modlina czy coś takiego, ale najlepiej z Gdańska, bo po prostu tu jest lotnisko, chcę z tego korzystać. Szukam, gdzie, w jakim terminie są po prostu loty w dobrych cenach. I tak znalazłam właśnie Edynburg, który gdzieś tam niby wiedziałam, że fajnie było kiedyś odwiedzić, ale nie był tak super gdzieś tam wysoko na mojej liście, a bardzo się cieszę, że tam byliśmy, także polecam tak szukać. No i właśnie fajnie by było gdzieś tam w styczniu sobie te chociaż pierwsze pół roku do czerwca, czy do końca czerwca zaplanować, spojrzeć na bilety, więc tak. Jestem podekscytowana na nowy rok. Nie ma nic takiego konkretnego, ale po prostu się cieszę. Lubię ten start w nowy rok, także fajnie. Wkłady są. I ruszam, słuchajcie, do domu. Może jeszcze zrobię taką rolkę na Instagram z takimi wspomnieniami. Wszyscy już stawiają, ja jeszcze nie mam nawet zrobionej, ale później będzie za późno. Także albo dzisiaj, albo jutro, no na dniach trzeba to wstawić. Makijaż, jak widzicie, już mam zrobiony. Stwierdziłam, że się umaluję rano. Najwyżej się przypudruję i tylko założę sukienkę i to tyle. Nie będę się nie wiadomo jak szykować. Mam sylwestrowe paznokcie, można tak powiedzieć, i wystarczy. I tak, i w sumie cieszę się, bo zawsze w Sylwestrze było takie, że nie ma czasu zrobić zdjęć, nie ma czasu na to, na tamto, bo się właśnie gdzieś idzie, dzień zleci i nie ma czasu, żeby porobić jakieś fotki. A tak, mamy czas, możemy robić fotki, że ja nie przedłużam i jadę do domu. Kochani, witam w nowym roku, 1 stycznia, a my idziemy sobie na spacer. Stwierdziliśmy, że jedziemy chyba na Brzeźno, bo jest dzisiaj naprawdę, no może nie jakaś super pogoda, ale jest troszeczkę jaśniej niż przez ostatni czas. No i jest przede wszystkim ciepło, bo jest chyba 15 stopni, także naprawdę ciepły dzień. Ja na sobie mam dres. To jest ten z H&M-u. Często pytacie, skąd ten dres. To jest zwykła bluza H&M i do tego spodnie. Spróbuję Wam to podlinkować, ale bardzo je lubię, bo mają taki ściągacz. I sportowe buciki, bo dzisiaj, tak jak mówię, naprawdę ciepło, więc biorę ten płaszczyk, ale już chyba bez szalika. I do tego torebka i można iść. Jakaś kawka jeszcze by się może przydała, chociaż przed chwilą jedną wypiłam, ale... Może będzie jakieś bike coffee, to sobie weźmiemy. No dobra, to zabieram Was na taki noworoczny spacer. No cóż, słuchajcie, wszyscy pomyśleli o tym spacerze.
i na Brzeźnie parking zapakowany na pełno. No nic, słuchajcie, ostatecznie udało się zaparkować. Co prawda ktoś nam się na chama wbił, może mieliśmy pierwszeństwo do skrętu i tak dalej, ale no cóż, nie każdy ma pozytywne nastawienie na nowy rok. My mamy, więc idziemy na spacer. Nie będziemy się takimi ludźmi przejmować, nie? Że nie będziemy się takimi ludźmi przejmować. Idziemy pospacerować, nastawić się pozytywnie i może polatamy dronem. Także zobaczymy, ile będzie ludzi, pewnie tłumy, no bo jest w sumie ciepło, dlaczego nie iść na spacer, pomyśleli wszyscy w Gdańsku. Chociaż myślę, że w Sopocie może być gorzej. Myślę, że jest gorzej. No, także dobrze, że tu przyjechaliśmy. Brzeźno zawsze w naszym serduszku. Jezu. Są aha, no tylko, że tu masz małą uliczkę, no, więc zawsze nie wiadomo, czy wjeżdżać. Kochani, pierwszy film w nowym roku wstawiony, podsumowanie 2022 i plany na 2023. W ogóle ma 23 minuty i 23 sekundy. 2023 rok, wszystko się zgadza. Wstawiłam Wam też zdjęcie na Instagram i właśnie po południu spędzaliśmy tak na lenia. W ogóle jakaś taka żółta ta pościel się wydaje, ale
To wszystko zasługa tej lampy. W każdym razie ja sobie przeglądałam, wiecie, różne kierunki podróżnicze, bilety lotnicze i teraz stwierdziłam, że idę sobie zrobić kąpiel. Tak na zakończenie weekendu, ale w sumie też na rozpoczęcie nowego roku. Jutro już poniedziałek, także biorę laptopa i włączę sobie coś w wannie. Także idę sobie zrobić jakąś herbatę i jeszcze może wezmę pierniczki, bo zostały ze świąt. Dobrze, kochani, to już tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Nie zakończyłam go w końcu, ale mam nadzieję, że wszyscy się świetnie bawiliście, że macie pozytywne nastawienie na nowy rok. Ja uwielbiam ten taki klimat po prostu czystej kartki, którą możemy zapisać. Oczywiście cele, plany możemy sobie wymyśleć przez cały rok. To nie musi być od 1 stycznia, ale uważam, że jest coś takiego w tym takim noworocznym klimacie, który, tak wiecie, fajnie, pozytywnie po prostu nastraja. Jeśli chodzi o książki, bo zamówiłam sobie te fizyczne książki na nowy rok, będzie ich oczywiście więcej, ale część będę czytać na Kindlu. No w każdym razie te fizyczne pokażę Wam chyba w osobnym filmie. Myślałam, że dogram do tego vloga, ale nadal nie dotarły, więc jak tylko przyjdzie paczka, to nagram dla Was taki haul z książkami, pokażę Wam, na co się zdecydowałam i będzie chyba tam też dla Was takie małe rozdanie książkowe. Także zostawcie kciuka w górę, jeśli ten film Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i nie przegapić rozdania. Ciśnijcie dzwoneczek, jeśli chcecie właśnie otrzymywać powiadomienia, kiedy wstawię nowy film i mam nadzieję, że my widzimy się już niedługo w kolejnym. Na pewno dam Wam znać o nowym filmie na Instagramie, także widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, buziaki, pa!